Cześć, w tym odcinku pokażę Wam, w jaki sposób stworzyć taki zalążek gry na system Windows Phone, czyli na system komórkowy dla telefonów komórkowych Microsoft Windows Phone, w tym wypadku 8. Więc to jest Microsoft Visual Studio Express 2012 for Windows Phone, czyli specjalny pakiet programistyczny, który umożliwia pisanie aplikacji na ten system. Więc teraz tak, tutaj wybiorę File, New Project, wezwę sobie go nazwę Samolocik. To jest, będzie, pokażę Wam, w jaki sposób poruszać takim obiektem, więc zobaczycie, jak ja to robię. Samolocik, dobra, tworzę. Tu wybieram system na Windows 8 albo Windows 7.1, wybieram 8. I potem zobaczycie, jak to działa na prawdziwym telefonie. Teraz widzimy, tworzy się projekt. Więc tutaj sobie to zmienię, to usunę. My application też usunę. Teraz dodam takie coś, tutaj macie toolbox, przybornik, i tutaj możecie różnego rodzaju przyciski i tak dalej umieszczać. Ja umieszczę taką kontrolkę, która się nazywa Canvas, na której będę umieszczał obiekt tego samolotu swojego. Tutaj mam takie coś jak assets, tutaj te assets, tutaj sobie asset, czyli tutaj mogę przechowywać różnego rodzaju obrazki i tak dalej. Więc tu mogę sobie stworzyć nowy katalog, folder obrazki, czyli umieszczać tło i tak dalej. Te wszystkie obrazki mam tutaj, więc je umieszczę tutaj. Meteor 1, Meteor 2 i tło. Teraz tutaj mam ten canvas i teraz ten canvas będzie miał tło takie. Tak jak mówię, chcę Wam pokazać, jak to się robi, żebyście orientacyjnie widzieli. Tutaj troszeczkę do góry, bo tutaj umieszczę przyciski 4 do poruszania tym obiektem. Więc tutaj wezmę sobie przyciski. Oczywiście te przyciski możecie sobie stworzyć sami. Ja tylko chcę Wam pokazać, jak to orientacyjnie działa. Będziecie oglądać mój kanał, to będziecie więcej się dowiadywać, jak to wszystko się tu robi. Jeszcze troszeczkę do góry, za duże. Nie widać przycisków. I tutaj na przykład nazwę ten przycisk, nie wiem, lewa, prawa. Góra, dół, czyli poruszanie obiektem obrazka w te strony. Tutaj mam teraz image, umieszczę, tu będzie image 1, czyli obrazek 1, image 1, to będzie obrazek naszego samolociku. Widzimy samolocik. Teraz jeszcze transform tutaj appearance visibility ustawię na, widzicie, tło jest takie czarne dookoła, więc troszeczkę zmienię. Następnie co tu jeszcze? Jeszcze dodam sobie kolejny obrazek. Jeden, drugi. Te obrazki są na razie mniej ważne, więc tutaj sobie wstawię parametr źródła tego obrazka, czyli Meteor 1, Meteor 2. I tutaj widzimy, to mogę sobie powiększyć. Tak. Weźmy, że ustawię go tutaj. Znowu przezroczystość ustawię tam na 60, żeby tak się, tak jak mówię, grafikę musicie albo ściągnąć, albo potworzyć i tak dalej. Więc widzicie, już teraz mam. Teraz te przyciski zmienię tutaj. Oczywiście mogę kolor przycisku też zmieniać, to nie ma znaczenia. Ja chcę tylko Wam pokazać zasadę działania, jak tak się robi takie jakieś tam gierki. No i mamy tak. Teraz tak, to jest przycisk lewa, tak? Więc tutaj
Tutaj jego tak zmienimy. Lewa. Następnie prawa. Albo przesuń w lewo, przesuń w prawo. Tu jest góra. Dół. No i tutaj jeszcze tak wyrównam, żeby było ładnie. No nieważne. I teraz patrzcie. Ustawiam metody. Na metodę kliknięcie. Jeszcze raz. I tutaj, jeżeli kliknę, to tutaj mam kod w lewą stronę, pozycję. Musicie utworzyć zmienną double, poprzednia pozycja, canvas, to jest ta kanwa, na której jest obrazek, obraz samolocik. To jest nazwa tego obrazku, więc ja sobie go zmienię. Tak samo, tu klikam, nazwałem go image, to nazwę go obraz samolocik. I teraz po prostu pobierz informacje z kanwy na temat położenia. Tutaj masz, macie obrazek i pozycja zmienia się minus 10. Czyli, że obrazek będzie się poruszał w tą stronę. Jak plus 10 dam, to będzie się w prawo poruszał. Więc zasada jest prosta. Tutaj ten kod tutaj mam wkopiowany. Więc sobie go skopiuję następnie. Jeszcze jest góra. Też kliknięcie dwa razy w górę. Tu widzicie, macie properties gestop, czyli ustawienie obiektu względem położenia górnego, tak? No i jeszcze dół. Kopiuj. No i tutaj w dół. No i dobra, i zbudujmy ten building solution, bo to jest wszystko. Zobaczmy, czy jakieś błędy są. O, widzimy, że był successful. No i dobra. I ja wgram, pokażę wam, jak wgrać na urządzenie. Jak oglądaliście poprzednie moje wideo, to musicie zarejestrować na początku urządzenie wasze i ono się będzie pokazywało tutaj, w device. I teraz mogę sobie wybrać wersję debug albo release. Jak wysyłacie na sklep, to wybieracie wersję release, tak? To jest debug, bo jeszcze jest w fazie projektu. Więc dobra, ja ją zbuduję. Teraz jest takie coś jak deploy samolocik. Jak to nacisnę, ta aplikacja pojawi się na mojej komórce. Pod nazwą samolocik. I zaraz wam pokażę.